Państwa na już trzecim finale konkursu 40 cm. W tym roku pod hasłem 40 cm ponad przeszkodami, czyli jak nasze otoczenie pomaga w realizacji celów. Celem konkursu było spojrzenie na świat troszeczkę z innej perspektywy, żebyśmy zauważyli potrzeby innych osób, i tych, które uprawiają sport, i tych, które posiadają zwierzęta, i tych, które posiadają różnego rodzaju niepełnosprawności osób starszych, żebyśmy zauważyli, że wokół nas jest to, co jest im potrzebne. Jeżeli zauważymy te rzeczy, które są im potrzebne, potrafimy też zauważyć ich jakby potrzeby te wewnętrzne, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili w ten sposób tą empatię odczuwać wobec innych, naszych sąsiadów, prawda, osób mieszkających w tym samym mieście, zarówno rówieśników, jak i pozostałych osób. Tutaj jest wystawa nagrodzonych prac. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. Ponieważ jest to trzecia edycja i jako konkurs na gimnazjalistów już ostatnią, dlatego zdecydowaliśmy się przygotować takie króciutkie wspomnienia z dwóch pierwszych edycji, jak to wyglądało 2 lata temu i jak to wyglądało w zeszłym roku. Także 2 króciutkie filmiki. I nagrodę publiczności dostała pani Karolina Martyrki. I to oszałamiający, ponieważ na tą pracę zagłosowało ponad 800 osób. Także gratulujemy serdecznie.